To nie jest Pani pierwsza wizyta w Łodzi, ponieważ w cudownej terapii gra Pani już od kilku miesięcy i do Łodzi Pani regularnie przyjeżdża. Proszę opowiedzieć, jak przebiega ta współpraca z Fundacją Kamila Maćkowiaka. No, ja się bardzo cieszę, że udało nam się tutaj wspólnie spotkać przy tym projekcie. Z Kamilem się znamy wiele lat i to z wielką przyjemnością jakby przyjęłam tą propozycję od niego. I rzeczywiście w każdym miesiącu jestem w Łodzi, żeby zagrać cudowną terapię i to jest rzeczywiście fajny moment w miesiącu, kiedy przyjeżdżam tutaj z chłopakami, możemy to zagrać. To Kamil Pani zaproponował udział w tym spektaklu? Tak. Proszę powiedzieć, jaka jest ta Pani postać, bo to jest mężatka, która przychodzi właśnie ze swoim małżonkiem na tę terapię, bo nie wszystko w tym ich małżeństwie się udaje, ale to jest stereotypowa kobieta, żona, matka, czy też może właśnie to jest przełamanie tego stereotypu? Nie, ja myślę, że to jest po prostu para jak każda, tylko każda ma w innym momencie taką fazę, albo zmęczenie, albo jakieś znudzenie, frustracje, wzajemne pretensje, czy jakieś po prostu obowiązki się nakładają. I czasem to ludzi dopada na początku, czasem to jest na koniec, czasem różnie bywa, różnie się zdarza. Myślę, że nie ma tutaj jakoś, nie określiłabym tej postaci jakoś konkretnie, że to jest stereotypowa matka czy żona. Nie, myślę, że to jest kobieta, która po prostu w pewnym momencie poczuła, że coś jest nie tak. I że są dwie drogi, albo ratować to małżeństwo, albo się rozstać. Zagracie dzisiaj Państwo w warunkach, jak widać, polowych, w plenerze. Czy to jakoś wpłynie na formułę spektaklu? No nie wiemy tego jeszcze, bo pierwszy raz gramy to na powietrzu. No zobaczymy, no jedyna zmiana jest taka, że będziemy grali na mikroportach i że będzie ciemno. Miejmy nadzieję, bo o 21 jeszcze do końca ciemno nie jest i różne rzeczy mogą się zdarzyć. Na co dzień jest Pani aktorką Teatru Narodowego w Warszawie, gdzie ma dużo Pani do czynienia z repertuarem klasycznym, a tutaj coś trochę innego, komedia. Jak połączyć dwa tak różne repertuary? To jest coś dobrego dla aktora, taka zmienność? Nie, ja w Teatrze Narodowym gram też współczesne różne sztuki, także to nie jest tak, że tylko tam klasyczny repertuar. Ale to, no to taka różnorodność, no to jest tylko przyjemna i fajna. I grać same rzeczy klasyczne, no to tak średnio można poszaleć i się sprawdzić. Więc myślę, że to jest duża przyjemność.